Sucho Strzygi, Stare Miasto, a może osiedle Zatorze. Sprawdzamy dzisiaj z kamerą na ulicach Tczewa, czy są takie punkty na terenie miasta, w które tczewianie nie zapuściliby się po zapadnięciu zmroku. Dzień dobry, dzisiaj robimy taką sondę na terenie Starego Miasta w Tczewie odnośnie bezpieczeństwa w naszym mieście. Czy jest takie miejsce na terenie Tczewa, gdzie nie zapuściłaby się Pani w godzinach wieczornych z obawy o swoje zdrowie czy życie? Jest takie miejsce, to jest tutaj park ten duży, tutaj właśnie na niedaleko szpitala, koło Muzeum Wisły właściwie. Co tam się dzieje? Znaczy, co się tam dzieje, to pomyślę, że nie wiem, bo właśnie nie chodzę wieczorami, nie? Ale generalnie no tam raczej słyszałam, żeby jednak się tam nie zapuszczać. Tam jest jednak dużo drzew, tak nie? I różne zarośla, także tam myślę, że jest to jedno z takich bardziej niebezpiecznych miejsc. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy pan się czuje bezpiecznie w Tczewie? Tak. A gdyby wskazać takie miejsca, gdzie nie do końca wieczorem się samemu zapuszczać, to byłoby to jakie osiedle? Wie pani, ja po 37 latach wróciłem do Tczewa i nie wiem, jakie teraz to są osiedla, które są niebezpieczne. Przedtem to było Stare Miasto. Nie wiem teraz, nie umiem tego powiedzieć. A jak się prezentuje Tczew po 37 latach? No, zupełnie inaczej niż przedtem. Tczew, myślę, że ma dobrego gospodarza, że coś się robi w tym czasie teraz i bulwary, których przedtem nie było, nowe osiedla, nowe drogi, drogi rowerowe. To jest to, co powinno się robić cały czas. Niebezpiecznie. Wieczorami wszędzie. Wszędzie? Myślę, że wszędzie. Stare Miasto jest tak. Jest bardzo niebezpieczne. Myślę, że Suchostrzygi, gdzieś tam jakieś blokowiska czy Czyżykowo też zdarza się, że wieczorami ciężko jest przejść bez jakiejś zaczepki. Także trzeba na siebie uważać. A pan na jaką ulicę by się wieczorem nie zapuścił? Znaczy, ja bym się zapuścił wszędzie. To żony by pan nie puścił? Wieczornymi godzinami chyba wszędzie bym żon nie puścił w Tczewie. Tak? No, nawet na Kasprowicza przed komendę? Nawet na Kasprowicza. Pod latarnią zawsze najciemniej. Ja wiem, ja nie jestem ze Tczewa, do tego nie powiem, gdzie jest niebezpieczne. Ja wiem, chyba to na tej krótkiej, tak. Nie krótkiej, tylko to wąska jest. Najbardziej chyba jest tam niebezpiecznie, bo tam jest ciemno i także... A jakieś zaczepki kiedyś pana spotkały? Nie, ja jeszcze raz powtarzam, ja tylko przyjeżdżam na zakupy do Tczewa, a tak mieszkam za Tczewem. Także. Zakupów nikt nigdy panu nie próbował? Nie, ale właściwie to dzisiaj przed chwilą taki pijaczek tutaj zaczepił, żeby mu zapłacić na obiad postawić, ale on chciał pieniądze, bo obiad mógłbym mu postawić, ale on chciał pieniądze, to znaczy wiadomo, że na picie, także no. Nie wiem, wie pani? W tym rejonie, co ja mieszkam, to jest tak dość bezpiecznie. A gdzie by tak wieczorem pani sama nie chciała się zapuszczać? No, w Suchostrzygach na przykład. Czyli bardziej blokowiska. Tak, tak. A w Wisła tutaj tereny rekreacyjne, park, tam jest wszystko okej? No, do parku też bym nie poszła. No właśnie tu na Starym Mieście chyba. Jaka ulica jest takim epicentrum zła? A nie wiem, jaka ulica ogólnie tutaj, tak. Najwięcej się słyszy takich rzeczy, nie? Takie jakieś tam, zwłaszcza w takim okresie letnim, nie? Sobie tam niektórzy siedzą, popijają i hałas. Tak najbardziej chyba tu na Starym Mieście. Pozostałe osiedla jest bezpiecznie. Są no, bezpieczne. No tak w miarę, nie? Gdzie by się pan bał wieczorem wyjść na terenie Tczewa? Tak szczerze mówiąc, to nigdzie. Bezpieczne miasto? No nie bardzo. Czyli pan po prostu jest odważny i się... Nie do końca, no ale wiadomo, że jakieś tam człowiek obawy ma, tak? Są dzielnice w Tczewie, które powiedzmy są niebezpieczne, niektóre bardziej niebezpieczne, ale... To które takie bardziej niebezpieczne? Tak, może że... policjanci obejrzą i będą tam wysyłać patrole nie, cały czas? Nie, ale w sumie no, są, no, ale tak szczerze mówiąc to... Teraz nic tak dokładnie nie przychodzi mi do głowy. Nie? Ale gdzie pana zdaniem większa szansa na zaczepkę? Na górkach czy na Starym Mieście? Mi się daje, że jednak Stare Miasto. Zdecydowanie. Okolice Wisły? Nie, bardziej tutaj te ulice, tutaj, 1 Maja, tutaj Kopernika, takie dzielnice. Jakie są najbardziej niebezpieczne miejsca na terenie Tczewa, pana zdaniem? O, tego pani nie powiem, bo bardzo mało uczęszczam i nie jestem tu stąd. A. Dziękuję uprzejmie. A gdzie wieczorem by się sama pani nie zapuściła? Do parku może? Bo myślę, że tam jest ciemno. No nie wiem. A tu na Starówce czuje się pani bezpiecznie?
Tak, tutaj tak. Tu jest bardzo ładnie, podoba mi się. Mhm. I jest, no, super. A okolice bulwaru? Tam też jest bardzo ładnie, bardzo mi się podoba tamto. Nie byłam tam już dawno, ale kiedyś było tam więcej takich dla dzieci... Zdarzeń? Takich nie zdarzeń, tylko więcej takich było, jakby to powiedzieć, do zabaw dla dzieci, nie? Teraz, ale też jest bardzo ładnie, podoba mi się, tak? A bezpiecznie? No myślę, że tak, tak, na pewno jest bezpiecznie. Tak uważam, bo tam nie zawsze tam jestem, ale nieraz z wnukami jedziemy rowerami i tam właśnie jest ładnie. Podoba mi się, że jest takim, no, można troszeczkę odprężyć się, pojechać na tam. Proszę bardzo. Nie powiem, nie miałam przeżyć jakichś niebezpiecznych, także uważam, że jest bezpiecznie w związku z tym. O, prawda? Tak, Tczew w ogóle jako taki mi się podoba, ale nic więcej nie mogę powiedzieć, bo niestety nie jestem stąd. Czuje się pan bezpiecznie, tak spacerując sobie tutaj? Tak, jak na razie tak. Nikt pana nie zaczepiał? Jeszcze nie. Oprócz nas? Nie, no nikt więcej. Gdzie według pani jest niebezpiecznie na terenie Tczewa? Nie wiem, bo ja nie chodzę wieczorem ani...